cały świat usłyszał o Łukaszu w momencie, kiedy Łukasz wylądował na lądowisku dla śmigłowców w hotelu Burj Al Arab na wysokości 212 metrów. Ileż było przygotowań, kiedy miałem przyjemność spotkać się z Łukaszem jeszcze w ubiegłym roku, w październiku, na festiwalu podróżników. Opowiadał mi trochę o tym projekcie i powiedział, ja już mam dosyć planowania tych lądowań, stary. Ale rzeczywiście warto było, bo tym wyczynem Łukasz zapisał się w historii bez wątpienia światowego lotnictwa. A to, że karbonem można kręcić beczki, nie muszę Państwu mówić. Karbon w rękach takiego pilota jak Łukasz lata tak, a nie inaczej. Prędkość minimalna, bardzo prosto, samolotami. I żywko edge'em, i karbonem. Oczywiście to niemożliwe, Łukasz ma swoich ludzi od tego, więc gorąco pozdrawiamy kolegę Włodara, który pomaga Łukaszowi przy przebazowaniu sprzętu lotniczego. Łukasz Czepiela przed Państwem i Carbon Cup, samolot, który by się wydawało akrobacji nie umie i nie umie w akrobację. A tu proszę. Szybko, sprytnie Krzysztof Janusz odprowadza na stanowisko postojowe Antonowa, a w powietrzu bardzo ładnie, nisko nad ziemią prezentuje się i do zdjęć pozuje Łukasz Czepiela.